Styl życia oparty na solidnych podstawach stoicyzmu nie tylko czyni ludzi bardziej spokojnymi i wewnętrznie spełnionymi, ale także czyni ich bardziej atrakcyjnymi dla otoczenia. Oto szczegółowe spojrzenie na to, jak zasady stoickie można zintegrować z codziennym zachowaniem, aby uczynić nas bardziej atrakcyjnymi niż nam się wydaje. Stoicyzm uczy, że pewność siebie pochodzi z wewnętrznego spokoju, a nie z zewnętrznej aprobaty czy korzyści materialnych. To sprawia, że pewność siebie jednostki jest bardziej autentyczna i trwała, ponieważ nie zależy od czynników zewnętrznych. Osoba pewna siebie jest jaśniejsza w swoich osądach i bardziej zdecydowana w swoich działaniach, co czyni ją bardziej atrakcyjną w interakcjach społecznych. Uczciwość jest jednym z fundamentów stoickiego stylu życia. Życie w zgodzie z własnymi prawdami i wyrażanie ich otwarcie sprawia, że jesteś uczciwy i godny zaufania. Ludzie są naturalnie przyciągani do tego rodzaju przejrzystości i otwartości, ponieważ stanowi ona podstawę solidnych i opartych na zaufaniu relacji. Stoicy przywiązują dużą wagę do zrozumienia perspektywy innych i wczuwania się w ich uczucia. Takie podejście sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i budowaniu głębokich więzi. Bycie empatycznym pozwala ci być bardziej wrażliwym i opiekuńczym partnerem w związkach, co zwiększa twoją atrakcyjność. Stoicyzm kładzie nacisk na indywidualną wolność i samowystarczalność. Zdolność do zaspokajania własnych potrzeb czyni cię niezależną i silną jednostką. Ta niezależność czyni cię bardziej atrakcyjnym dla innych, ponieważ pokazuje, że możesz być równym partnerem w relacjach. Filozofia stoicka oferuje sposoby na zachowanie spokoju w obliczu trudnych sytuacji. Zapewnia to nie tylko spokój umysłu, ale także uspokaja ludzi wokół ciebie. Dzięki swojemu spokojowi możesz złagodzić stresujące sytuacje i przyjąć podejście zorientowane na rozwiązania. W życiu są wydarzenia i sytuacje, których nie możemy kontrolować. Stoicyzm uczy wolności w akceptowaniu tej rzeczywistości. Ta dojrzałość i akceptacja sprawiają, że jesteś mniej niespokojny i bardziej atrakcyjny, ponieważ ludzie są naturalnie przyciągani do osób, które potrafią radzić sobie z niepewnością życia. Zdolność do zarządzania własnymi emocjami i reakcjami wskazuje na silną wewnętrzną dyscyplinę. Sprawia to, że jesteś bardziej zrównoważonym i niezawodnym partnerem, zwłaszcza w związkach. Samokontrola jest podstawą wzajemnego szacunku i zrozumienia. Te stoickie zachowania nie tylko sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi i bardziej zadowoleni wewnętrznie, ale także bardziej atrakcyjni w naszych relacjach społecznych. Rozwijając takie cechy jak pewność siebie, empatia, zrównoważenie i samokontrola, stoicyzm pozwala nam stać się lepszą osobą zarówno wobec siebie, jak i innych. Stoicy podkreślają znaczenie życia chwilą i bycia wdzięcznym za każdy dzień. Podobnie jak Elena, otwierając siebie i swoje otoczenie na małe radości, emanujesz pozytywną energią. To sprawia, że ludzie chcą spędzać z tobą czas, ponieważ sprawia to, że czują się dobrze i przypomina im o dobrych rzeczach w życiu. Bycie otwartym na nowe pomysły i chęć uczenia się przez całe życie pokazuje twoją inteligencję i zainteresowanie. Ciekawy umysł jest zawsze atrakcyjny, ponieważ ludzie szukają kogoś, z kim mogą wymieniać się wiedzą i wspólnie się rozwijać. Entuzjazm Eleny podczas rozmów o różnych kulturach sprawia, że druga osoba chce się do niej zbliżyć. Szanowanie siebie i ustalanie osobistych granic tworzy zdrową dynamikę w relacjach. Jasność Eleny co do tego, jak chce spędzać czas, pozwala jej traktować partnera z szacunkiem, co tworzy atmosferę głębokiego szacunku i zrozumienia w związku. Chęć pomagania innym nie tylko czyni cię lepszą osobą, ale także pozostawia głębokie wrażenie na ludziach wokół ciebie. Kiedy Elena jest wolontariuszką w organizacji charytatywnej, pokazuje otaczającym ją osobom, że jest osobą o ciepłym sercu i bezinteresowną. Poczucie humoru sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjna w interakcjach społecznych, a także w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Zdolność Eleny do żartowania z samej siebie czyni ją bardziej przystępną i przyjazną. Ludzie są naturalnie przyciągani do osób, które mogą sprawić, że poczują się dobrze i będą się śmiać. Zaangażowanie w rozwój osobisty i determinacja w osiąganiu celów sprawiają, że jesteś celową i inspirującą osobą. Trening Eleny do maratonu pokazuje ludziom wokół niej, że jest zdyscyplinowana i zorientowana na cel. Twoje pragnienie intymnych i głębokich relacji pomaga ci budować trwałe więzi z ludźmi wokół ciebie. Głębokie rozmowy, które Elena prowadzi ze swoimi przyjaciółmi, wzmacniają ich wzajemne zaangażowanie, co stanowi podstawę solidnych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i miłości. Te stoickie zachowania sprawiają, że Elena,
i ogólnie każda jednostka staje się bardziej atrakcyjna dla otoczenia. Zasady te nie tylko promują indywidualny rozwój, ale także wzbogacają i pogłębiają nasze relacje z otoczeniem. Stoicyzm oferuje sposób życia, który zwiększa naszą atrakcyjność społeczną, jednocześnie czyniąc nas lepszymi ludźmi. Odwaga i odporność w obliczu przeciwności losu wywierają głębokie wrażenie na otoczeniu. Determinacja, zwłaszcza w projektach społecznych lub w trudnych sytuacjach, zwiększa szacunek i podziw dla jednostki. Osoba, która działa zgodnie z ideą, że przeciwności losu są zwierciadłem naszego charakteru, jest postrzegana przez otoczenie jako wartościowa i inspirująca osoba. Dzięki stoickiemu podejściu, tolerancja i nieosądzająca postawa wobec innych staje się silną atrakcją w interakcjach społecznych. Otwartość na różne pomysły i style życia przyciąga ludzi. Empatia i zrozumienie pogłębiają się wraz ze zrozumieniem, że każda osoba jest bohaterem własnej historii. Dążenie do uproszczenia życia i usunięcia zbędnych obciążeń sprawia, że jednostka staje się bardziej autentyczna i skoncentrowana. Osoba, która przyjmuje minimalistyczny styl życia, koncentruje się na prawdziwych wartościach życiowych, co daje moc promieniowania spokojem i pogodą ducha na otaczających ją ludzi. Zdolność do czucia się komfortowo w samotności świadczy o pewności siebie i niezależności jednostki. Cecha ta oferuje innym zdrową indywidualność i samowystarczalność w relacjach. Pomysł, że jeśli mogę być szczęśliwy sam, mogę przynieść szczęście innym, stanowi solidną podstawę dla wzajemnych relacji. Zachęcanie do wzajemnego wzrostu i rozwoju w związku pozwala obu stronom uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie iść naprzód. Takie podejście sprawia, że relacje są bardziej znaczące i satysfakcjonujące oraz zwiększa atrakcyjność jednostki poprzez możliwość rozwoju osobistego, jaką oferuje drugiej osobie. Zdolność do otwartego wyrażania myśli i uczuć otwiera drzwi do zdrowej i przejrzystej komunikacji. Otwarta komunikacja kładzie podwaliny pod zaufanie i szczerość. Sprawia to, że dana osoba staje się emocjonalnie dostępna i atrakcyjna, ponieważ ludzie pragną relacji, w których czują się bezpieczni i rozumiani. Te stoickie zachowania nie tylko sprawiają, że dana osoba jest szczęśliwsza i bardziej zadowolona wewnętrznie, ale także bardziej atrakcyjna w swoim środowisku społecznym. Nauki stoicyzmu zachęcają do indywidualnego rozwoju i wskazują drogę do tworzenia głębokich i znaczących więzi w relacjach międzyludzkich. Ta podróż pozwala nam stać się lepszą osobą, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Stoicyzm uczy rozwijania stanu wewnętrznej stabilności i równowagi niezależnej od czynników zewnętrznych. Postawa ta przyciąga ludzi do jednostek, które stoją niczym niewzruszony filar w obliczu życiowych wzlotów i upadków. Wewnętrzna równowaga prowadzi jednostkę do przyjęcia bardziej wyrozumiałej i wspierającej postawy wobec otaczających ją ludzi, co czyni ją poszukiwaną i cenioną osobą w swoim środowisku społecznym. Bycie w zgodzie z samym sobą to kolejna stoicka cecha, która zwiększa osobistą atrakcyjność. Osoby, które są samowystarczalne i mają wewnętrzny spokój, promieniują naturalną atrakcyjnością dla swojego otoczenia. Osoby te tworzą zdrowy grunt dla związków, ponieważ budują swoje relacje nie po to, by wypełnić własne braki, ale by dodać wartość do swojego już pełnego życia. Nauki stoicyzmu rozwijają zdolność adaptacji do każdej sytuacji. Ta elastyczność czyni jednostkę bardziej atrakcyjną w interakcjach społecznych i związkach, ponieważ może ona przyjąć pozytywne i konstruktywne podejście do każdej sytuacji. Osoby te są odporne na zmiany i wyzwania, co czyni je niezawodną kotwicą dla ludzi wokół nich. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie autorefleksji i samowiedzy. Osoby, które znają swoje mocne i słabe strony, uczestniczą w relacjach w bardziej autentyczny i realistyczny sposób. Proces samopoznania sprzyja rozwojowi osobistemu i prowadzi jednostkę do budowania głęboko znaczących relacji w swoim środowisku społecznym. Podkreśla znaczenie zrozumienia i przebaczenia w relacjach osobistych. Każdy może popełniać błędy i ważne jest, aby się na nich uczyć i iść naprzód. Wykazywanie postawy zrozumienia i wybaczania tworzy środowisko zdrowej komunikacji i pojednania w relacjach. Takie podejście sprawia, że dana osoba czuje się ciepło i blisko otaczających ją osób, ponieważ ludzie czują, że są akceptowani i doceniani pomimo swoich wad. Otwartość na uczenie się i rozwój przez całe życie jest jedną z podstawowych zasad stoicyzmu. Otwartość na nowe doświadczenia i chęć ciągłego samodoskonalenia sprawiają, że jednostka jest dynamiczna i interesująca.
Taka postawa oferuje również innowacyjne pomysły i świeże perspektywy w relacjach, dzięki czemu związek pozostaje stale żywy i rozwija się. Stoicy podkreślają wartość i znaczenie czasu. Osoby, które świadomie wykorzystują swój czas i żyją z uznaniem chwili, czerpią maksymalną satysfakcję ze swojego życia. Osoby te zwracają taką samą uwagę na swoje relacje, dzięki czemu spędzony czas jest wysokiej jakości i znaczący. Filozofia stoicka przypomina nam o znaczeniu bycia życzliwym i pełnym szacunku dla innych. Taka postawa tworzy pozytywną atmosferę w środowisku społecznym i zwiększa atrakcyjność jednostki. Osoby życzliwe i pełne szacunku w naturalny sposób przyciągają do siebie ludzi, roztaczając wokół siebie pozytywną energię.